Cześć, z tej strony Wiktor Bernacki, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale w serii Pogadajmy o biznesie, a w dzisiejszym odcinku o tym, jak rozwój kanału na YouTubie wpłynie na Twój biznes. Gorąco zapraszam na odcinek. Cześć, z tej strony Wiktor Bernacki, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i tak jak we wstępie w dzisiejszym odcinku o tym, jak rozwój kanału na YouTubie wpłynie na Twój biznes. Pokażę w tym odcinku praktyczne przykłady moich klientów, z którymi działam oraz tego, jak rozwój ich kanałów YouTube'owych wpłynął na ich biznes. Także zobaczysz w dzisiejszym odcinku trochę kulis właśnie firmowych kanałów na YouTubie oraz tego, jaki wpływ mają na biznes. A wpływ ten jest niezaprzeczalny. W głowach wielu firm rodzi się pytanie, czy kanał na YouTubie ma sens? Czy warto taki kanał prowadzić? Jak taki kanał może się ewentualnie przełożyć na sprzedaż w mojej firmie, na pozyskiwanie klientów na moje usługi? Czy w ogóle jakkolwiek się przełoży? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców. Przed startem z kanałem YouTube'owym blokuje na pewno ich opinia otoczenia, że jak to? Ty, przedsiębiorca z 20-letnim stażem, teraz wyjdziesz przed kamerę i będziesz mówił do kamery. To jest na pewno druga z obiekcji wielu przedsiębiorców przed rozpoczęciem tego kanału YouTube'owego, z ruszeniem z takim kanałem. Sami przedsiębiorcy nie chcą występować przed kamerą, nikt z ich zespołu również przed tą kamerę za bardzo się nie pcha i to są takie dwie najczęstsze obawy, dwie najczęstsze obiekcje, elementy, które wpływają na to, że te kanały YouTube'owe nie powstają w takiej ilości, jakby mogły powstawać. Jest to problem, natomiast jest to też szansa dla firm, które po prostu z tego potencjału chcą skorzystać, bo YouTube'owych kanałów firmowych na polskim YouTubie jest naprawdę niewiele i wyróżnienie się w Twoim konkretnym sektorze, w Twojej konkretnej niszy nie będzie naprawdę bardzo skomplikowane. Potencjał jest naprawdę ogromny, a tych firm jest naprawdę niewiele. Trzecią taką obiekcją, trzecim takim obszarem, który na pewno wpływa na to, że tych firm na YouTubie jest mało, jest to, że większość polskich przedsiębiorców to są ludzie, którzy pracują po 16-18 godzin na dobę, są zajęci bieżącymi sprawami i oni już nie mają czasu myśleć nad YouTubem. Nawet jakby chcieli w to wejść, to ten natłok obecnych obowiązków tak ich przytłacza, że ani myślą dokładać sobie tych obowiązków kolejnych. Wiedzą, że też nikt z ich zespołu nie wystąpi przed tym kamerą i będą to musieli być oni. Także zakładam, że to jest trzecia taka najpoważniejsza obiekcja, trzeci najpoważniejszy element wpływający na to, że tych kanałów YouTube'owych powstaje tak mało w tym obszarze właśnie przedsiębiorstw. Osobiście uważam, że z wszystkich takich platform społecznościowych YouTube może mieć największy wpływ na Twój biznes. Może mieć największy wpływ na Twój biznes i też jest paradoksalnie najlepszy pod kątem optymalizacji wszystkich działań. Dlaczego? Zobrazuję Ci to na prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że tworzysz Facebooka, tak, firmowego, czy profil na Instagramie i opierasz to o rolki. Każda rolka musi być nagrana w sposób, że można być dedykowany, tak? Czyli robisz scenariusz, tak powinno być, zakładam, że tak robisz. Robisz scenariusz pod każdą rolkę, tak? Piszesz scenariusz pod każdą rolkę i to Ci zajmuje X czasu. A tworząc kanał YouTube'owy, tworząc materiały na profil właśnie firmowy, długie materiały, załóżmy, że tworzysz powiedzmy 4 materiały miesięcznie długie, do 12 materiałów miesięcznie długich, no to daje Ci to już ogromne pole do manewru, ogromne pole do rozwoju w przyszłości, ponieważ te materiały jesteś w stanie pociąć na mniejsze fragmenty, które właśnie staną się rolkami, staną się shortami. I z takich 4, 12 długich materiałów miesięcznie jesteś w stanie stworzyć powiedzmy po 4 krótkie formaty, 4 shorty z jednego długiego materiału wideo bez problemu jesteś w stanie wyciąć. I zobacz, nagrywasz 4 materiały miesięcznie długie i z tego Ci wychodzi 16 shortów, 16 rolek. Zobacz, jak ogromny potencjał w tym jest oraz jak ogromne zasoby czasowe to uwalnia. Tworząc takie długie materiały YouTube'owe, możesz je dzielić na mniejsze części, które wykorzystasz na YouTubie, na Instagramie, na TikToku, a tworząc materiały rolkowe, te ograniczenia są zdecydowanie większe. Także jesteś w stanie, powiedzmy, nagrywać jeden materiał długi tygodniowo, dwa, może trzy materiały długie tygodniowo. Da Ci to od 4 do 12 materiałów miesięcznie długich. Z tego jesteś w stanie zrobić od 16 do 48 shortów rolek. Uwzględniając, że działasz jako profil firmowy i tak będziesz ten kanał sygnował, no to musisz wziąć również pod uwagę proces zakupowy Twojego klienta, to jak ten klient tą decyzję zakupową podejmuje, charakterystykę też Twojej branży i w większości przypadków długie formaty są zdecydowanie bardziej uniwersalne.
ponieważ budujesz dużo głębszą relację z tym widzem, z tym obserwatorem. Inaczej wygląda to w przypadku rolki, w przypadku shorta, gdzie widz spędza z tobą 10, 15, 30 sekund, a inaczej jest to w przypadku długiego materiału, który trwa 15 minut, 25 minut i ten widz jest przez cały okres trwania tego materiału wideo. Dźwignia jest dużo, dużo większa. Nawet jak sobie podliczysz czas tylko i wyłącznie oglądania, no to ile musiałbyś opublikować rolek trwających 10, 20, 30 sekund, żeby widz spędził tyle samo czasu, co na 30-minutowy materiał. No to tutaj myślę, że kalkulacja jest bardzo, bardzo prosta i paradoksalnie wielu firmom wydaje się, że tworzenie kanału YouTube'owego jest bardzo, bardzo angażujące, a gdyby zoptymalizowali ten czas i nie tworzyli krótkich formatów pionowych typu rolki, na przykład na Instagrama, a tworzyli formaty długie, z których następnie tworzyliby formaty krótkie, to byliby w zdecydowanie większej ilości miejsc i mieliby zdecydowanie większą ekspozycję. Także osobiście uważam, że platforma YouTube jest platformą, która daje największy potencjał rozwoju biznesu w średnim czy długim horyzoncie. Możesz teraz zadać pytanie, no dobrze, ale kiedy te efekty się pojawią? Po jakim czasie mam tych efektów się spodziewać? Załóż sobie horyzont czasowy kilku miesięcy działań, powiedzmy 4-6 miesięcy regularnych publikacji jako taki minimum, optymalnie 6, 8, 12 miesięcy publikacji. Trzeba uwzględnić w tej kalkulacji to, że osoba bardzo rzadko decyduje się na zakup, skorzystanie z usługi przy pierwszym kontakcie z firmą. Że wygląda się tak, że wejdzie na Twój jeden film, obejrzy ten film, potem obejrzy 8 kolejnych, potem zapomni o Twoim kanale, wróci za 3 miesiące, obejrzy jeden materiał, drugi, potem znowu zapomni, potem znowu wróci i finalnie skorzysta z Twojej usługi. I to łącznie zajmie 5 miesięcy na przykład. Także tutaj musisz też uwzględnić, że ten proces zakupowy klienta może być dłuższy, że rzadko on kupuje przy pierwszym kontakcie z marką, żeby Ci zaufać, że też ileś tych materiałów musi obejrzeć. No chyba, że tak idealnie trafisz w jego potrzebę i powie tak, to jest to, czego potrzebuje, będzie klientem na tym końcowym etapie procesu zakupowego, no to wtedy obejrzyj jeden materiał wideo i być może od razu skorzysta z Twojej usługi. Natomiast to będzie pewien wyjątek, a nie reguła. Pierwsze zapytanie zauważyłem, że zaczynam się pojawiać średnio przy około 50 tysiącach wyświetleń miesięcznie. To jest taki mniej więcej próg, gdzie te osoby z YouTube'a wchodzą na Twoje socjale, wchodzą na Twoją stronę internetową, wypełniają formularze kontaktowe, więc mniej więcej przy tego typu wyświetleniach, tego typu ekspozycji zobaczysz pierwsze efekty. Kolejny wskaźnik, o którym wiele firm zapomina, jest to tak zwany CPM. Czyli można powiedzieć koszt dotarcia, koszt 1000 wyświetleń, za które musiałbyś zapłacić. Tworząc kanał YouTube'owy, generując powiedzmy ekspozycję na 40, 50, 100 tysięcy wyświetleń miesięcznie, generujesz ekspozycję o naprawdę bardzo dużej wartości, za którą musiałbyś zapłacić, a którą masz bezpłatnie. Oczywiście poświęcasz swój czas, poświęcasz być może jakieś fundusze na zakup sprzętu do nagrań, czy skorzystanie z pomocy firmy, która Ci pomaga takie nagranie realizować. Natomiast mimo wszystko ten zysk i ten ekwiwalent reklamowy, który jesteś w stanie uzyskać, generując kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń miesięcznie, jest to naprawdę duża kwota, którą musiałbyś zapłacić, żeby taką ekspozycję uzyskać. Więc poza tym, że YouTube jest w stanie pozyskiwać klientów do Twojego biznesu w długim horyzoncie, również generuje dużą ekspozycję, za którą normalnie musiałbyś po prostu zapłacić. Także o tym też warto pamiętać, że ekspozycja może Cię sporo kosztować, a tutaj masz ją za darmo. I to jest kolejna zaleta kanału YouTube'owego, którą uważam, że trzeba wziąć po prostu pod uwagę. W momencie, jak masz kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na kanale YouTube'owym, powiedzmy około 50, to zaczynają się pojawiać pierwsze zapytania, pierwsze wiadomości na Messengerze, na fanpage'u i uważasz pewną dźwignię, którą już ten YouTube zaczyna Ci dawać. Im dalej, im większa ilość wyświetleń tych zapytań jest po prostu więcej. Docelowo jesteś w stanie mieć kilkadziesiąt zapytań bez problemu z kanału YouTube'owego, może nawet sto kilkadziesiąt, ale to już wtedy mówimy o kilkuset tysiącach wyświetleń miesięcznie Twoich treści firmowych. Pamiętaj, że też w przypadku treści firmowych Ty nie musisz mieć tysięcy też wyświetleń, bo to znowu zależy też bardzo od Twojej branży. Możesz mieć 400 wyświetleń i z tego dwóch klientów. Nie musisz iść w tysiące wyświetleń, jeśli Twoja branża jest bardzo specjalistyczna i bardzo wąska. Wystarczy czasami kilkaset wyświetleń, żeby pozyskać klienta czy kilku klientów. Poza tym, tworząc kanał YouTube'owy, też od razu nie musisz dobudowywać do niego wielu jakichś lejków marketingowych. Oprzyj go o 2-3 proste lejki marketingowe i to w zupełności wystarczy. Możesz mieć kanał YouTube'owy generujący co tysięcy wyświetleń swojej branży, linkujący wyłącznie fanpage czy prostą stronę internetową, prosty landing page i to może Ci po prostu już wystarczyć. Także nie ma za bardzo co kombinować z wieloma na początku lejkami, jakimiś lead magnetami. To jest wszystko fajne, ale może prosty lejek w zupełności Ci na początku wystarczyć. To wszystko w tym materiale. Dzięki za Twoją uwagę, dzięki, że jesteś do końca tego materiału. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie
wartościowe. Jeśli taki był, to zasubskrybuj ten kanał, skomentuj, napisz proszę, co myślisz o właśnie prowadzeniu kanału YouTube'owego dla firm. Czy widzisz w tym potencjał, czy być może Twoja firma taki kanał YouTube'owy prowadzi. Daj proszę znać odnośnie tej scenerii, czy wolisz scenerię taką właśnie na zewnątrz, czy wolisz scenerię w pomieszczeniu. Będzie to dla mnie bardzo, bardzo wartościowe i bardzo, bardzo pomocne co do tworzenia kolejnych materiałów. Zapraszam Cię również do innych publikacji związanych stricte właśnie z tematem marketingu, pozyskiwaniem klientów do biznesu. Jeśli tematyka właśnie marketingu, pozyskiwania klientów do biznesu Cię interesuje, to zajrzyj do moich innych publikacji, do mojej drugiej playlisty, która jest właśnie temu dedykowana. To wszystko w tym materiale. Dzięki za Twoją uwagę, dzięki, że jesteś do końca tego odcinka. Trzymaj się, cześć!